Dobry wieczór. Marcelina Bociek. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Chłodny front atmosferyczny rozgościł się dziś w Polsce, przyniósł duże zachmurzenie, a także przelotne opady deszczu. I owy front atmosferyczny aktywny pozostanie również w ciągu nadchodzącej nocy, więc ta noc w całej Polsce będzie pochmurna i deszczowa. Najsilniejsze opady obserwować będą mieszkańcy południowego zachodu, centrum, a także północnego wschodu Polski. Tam spaść miejscami może nawet do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach od 8 do 10 stopni Celsjusza, na przeważającym obszarze Polski nieco chłodniej, jedynie na Przedgórzu, tam w okolicy Zakopanego 5 stopni Celsjusza. Jutro w Polsce kontynuacja tej typowo frontowej pogody. Nadal w całej Polsce pochmurnie i deszczowo. Tym razem najsilniejsze opady obserwować będą mieszkańcy pasa północnego Polski. Z kolei na południowym wschodzie od rana już nieco pogodniej i mniej opadów. W drugiej części dnia pogodniej zrobi się także na południowym zachodzie oraz w Polsce centralnej. Na termometrach od 9 do 11 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej w pasie zachodnim, na krańcach zachodnich 14-15 stopni. Cieplej również na południowym wschodzie, tutaj od 12 do 14 stopni Celsjusza. Sprawdźmy teraz prognozę dla naszego województwa. Na Kujawach i Pomorzu ta noc będzie również pochmurna i deszczowa, dodatkowo dosyć chłodna, na termometrach od 8 do 10 stopni Celsjusza. A jutro na Kujawach i Pomorzu także deszczowo i pochmurnie, dodatkowo nadal chłodno, bo na termometrach od 10 do maksymalnie 11 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne nieznacznie wzrośnie, jutro na barometrach 1003 hektopaskale. A ja żegnam się z Państwem, życzę udanego wieczoru, do zobaczenia.